Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram nadzwyczajną 58. sesję Rady Miasta, przewidzianą do odbycia 15 września. Jest to dzień dzisiejszy, godzina 9. Rozpoczynamy nasze obrady. Szanowna Rado, informuję wszystkich, że sesja jest nadzwyczajna. Została zwołana na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz regulaminu 11 Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Informuję ponadto, że wszystkim Państwu zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji oraz porządek i jedną uchwałą, którą mamy dzisiaj do przegłosowania. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w informacji publicznej Urzędu Miasta oraz w internecie. Ponadto informuję, że na podstawie artykułu 14 o samorządzie gminnym głosowania nad uchwałami są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. W przypadku, gdyby było to niemożliwe z przyczyn technicznych, takie głosowania odbywają się imiennie. Czy wszyscy mają tablety? Tak? Nie ma. Będziemy głosowali przy pomocy naszych urządzeń. W związku z tym, że mamy dzisiaj bardzo taką szczególną sesję, jest to sesja nadzwyczajna, będziemy rozmawiali dzisiaj o budżecie naszego miasta. Pani skarbnik tutaj była łaskawa znaleźć dodatkowe pieniądze na naszą inwestycję, która teraz jest realizowana, tutaj przedłużenie ulicy Sikorskiego. I przypomnę dzisiejszy porządek obrad. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obecnych jest 13 radnych. Nieobecny jest Kamil Komorowski i pan Narkiewicz Rafał. Osoby te kontaktowały się ze mną i usprawiedliwiły swoją nieobecność. Przedstawienie porządku, przyjęcie protokołu z 57. sesji Rady Miasta, podjęcie uchwały w sprawie dokonania budżetu miasta, przepraszam, przyjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2023, zamknięcie obrad naszej sesji. W związku z powyższym, Wysoka Rado, że pan burmistrz jest dzisiaj pilnie potrzebny w Szczytnie, jest spotkanie tam z panem premierem. Bardzo proszę pana burmistrza o kilka informacji, bo musimy... tak, oczywiście. Trochę się śpieszę, żeby pana burmistrza zwolnić. Przegłosujemy teraz dzisiejszy porządek obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad, zechce zagłosować? Dziękuję. Informuję, że porządek został przyjęty jednogłośnie. I już oddaję głos dla pana burmistrza z informacją, która tam ma nas, do nas do przekazania. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Postaram się króciutko, oczywiście w punkcie pierwszym odniosę się do zdarzenia w naszym ośrodku kultury. W mediach społecznościowych jest moje oświadczenie, które generalnie na dzień dzisiejszy wyczerpuje to wszystko, co możemy powiedzieć w sposób odpowiedzialny. Warto dodać, że pracuje niezależny biegły powołany przez nas. Rozważamy powołanie jeszcze jednego, no ale tu już nie będę wchodził w szczegóły. Współpracujemy także w tym zakresie z nadzorem budowlanym. Zależy nam na bardzo precyzyjnym ustaleniu jakby przyczyn tego zdarzenia. No to wynika tam potem z kwestii wewnętrznych rozliczeń między wykonawcą, inspektorem nadzoru, projektantem, bo jakby te trzy instancje są w jakiś sposób odpowiedzialne zapewne za to, co się stało. No, sprawy wyjaśnimy. Dlatego, jeżeli ktoś pyta, na razie nie demontujemy tego sufitu z karton gipsu, który został uszkodzony. Chcemy wyjaśnić sprawę do końca. Po drugie, w tej chwili trwa odbiór ulicy Armii Krajowej. Mieliśmy tam uwagi odnośnie tej inwestycji. Większość studzienek, które stukały, już nie stuka. Zdaje się, że z jedną jest jeszcze jakiś kłopot. Jeżeli nie zostało to usunięte na dzień dzisiejszy, to wpiszemy to po prostu do protokołu odbioru jako rzecz, którą trzeba poprawić. No i to ustaliliśmy na komisjach, też mówiliśmy, będziemy starali się podnieść krawężnik od strony budynku mieszkalnego przy tej ulicy, tam gdzie ta woda jednak trochę zalewa. Jeśli chodzi o nasz wyjazd z panią skarbnik do Szczytna, to warto doprecyzować. Do dzisiaj myśmy dostali w ramach inwestycji strategicznych
kolejnych naborów, które już było chyba około 10, prawie 22 miliony złotych, słuchajcie, tak jak zaczęliśmy to podsumowywać. A jak się tam doda jeszcze wóz strażacki, który to też trochę z tego i te pieniądze na zabytki, to tego się robi jeszcze więcej, a mamy złożonych wniosków tych, na które liczymy, że dostaniemy około 12 milionów i 30 milionów złożonych tak na czuja, że a nuż się uda, nie? Więc po prostu stwierdziliśmy, że jak premier zaprasza, to się jedzie i tyle, jak te pieniądze dają. No i trochę w kontekście tego pan Adam Ciosek, nasz prezes OSP, wraz z ekipą strażaków przebywa w Częstochowie, uczy się nowego samochodu i pewnie jutro nam przywiezie go. Także jakby ktoś chciał obejrzeć nowy wóz bojowy naszej OSP, który kupujemy na spółkę z panem premierem w tym wypadku, to być może jutro już będzie stał w remizie. O tym chcieliśmy powiedzieć. No i wreszcie, jeżeli państwo mają pytanie do pani skarbnik, to teraz jest dobra okazja, dlatego że na spotkanie z premierem udajemy się wspólnie. Dziękuję. Dziękuję dla pana burmistrza. Czy ktoś z Wysokiej Rady miałby pytania w tym temacie? Nie widzę. Przechodzimy zatem do realizacji dalszego naszego porządku obrad. Pani skarbnik tutaj, tak? Pani skarbnik, jeszcze tylko trzy słowa odnośnie zmian w budżecie miasta. Tak jak wspomniałem, jest to zmiana dotycząca tutaj przebudowy tego chodnika i na to pani skarbnik udało jej się znaleźć pieniądze. Bardzo proszę pani skarbnik. Tak, proszę państwa, główną zmianą w dzisiejszej uchwale jest to, że wprowadzamy pieniążki w kwocie 38 tysięcy w celu zapewnienia planu na wydatki dotyczące właśnie inwestycji pod nazwą przebudowa części drogi ulicy Generała Sikorskiego. W powyższej zmianie są to też drobne zmiany dotyczące decyzji, które przyszły do nas od wojewody i generalnie to na tym ta zmiana polega. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pan radny Bechanowicz, proszę bardzo. Ja może nie do pani skarbnik, tylko do pana burmistrza. Tak jak pan burmistrz powiedział, no wiemy, że wydarzyła się tragedia, znaczy mogło dojść do tragedii w związku z ośrodkiem kultury. I mam tylko taki apel, żeby, wiem, że działają niezależne komisje, niezależne biegły, tylko mam taki apel, żeby na bieżąco nas informować o toku postępowania tych czynności wyjaśniających. Bardzo dziękuję. Tak, absolutnie będziemy tak robili. Wszyscy radni spotkaliśmy się kiedy, panie przewodniczący? W poniedziałek. W ustaleniu z panem przewodniczącym, nie, we wtorek. We wtorek, we wtorek, po pierwszym posiedzeniu naszej komisji i myślę, że dokładnie tak będziemy robić. Jeżeli będą ważne informacje do przekazania, to prośba też do państwa radnych, że jeżeli będziemy prosili o spotkanie, żeby udało się to sprawnie. Czasami, no mam nadzieję, że nie będzie to nagłe, bo w tej chwili trzeba naprawdę czekać na jakieś takie ekspertyzy, a to chwilę musi potrwać. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? Nie widzę. W związku z powyższym państwu serdecznie dziękujemy. Jedźcie bezpiecznie do Szczytna. My zatem, Wysoka Rado, przechodzimy do realizacji naszych punktów. Punkt jest podjęcie uchwały w sprawie wcześniej jest jeszcze przyjęcie protokołu z 57. sesji Rady Miasta. Informuję, że wszystkim państwu na skrzynki mailowe została przesłana protokół z 57. sesji Rady Miasta. Protokół jest w dalszym ciągu do wglądu w biurze naszej Rady. Czy ktoś z państwa miałby uwagi do protokołu z 57. sesji Rady Miasta? Nie widzę. W związku z powyższym poddaję ten protokół pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 57. sesji Rady Miasta, zechce zagłosować. Dziękuję. Protokół został przyjęty jednogłośnie. I przechodzimy, Szanowna Rado, do podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2023. Poddaję tę uchwałę pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2023 w wersji przedstawionej przez panią skarbnik, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. To bardzo ważna uchwała, Szanowna Rado. Dzięki tej uchwale nasze miasto będzie piękniało. Widać już, dzisiejsza ekipa rozkłada sznurek. Będzie kładziony za te pieniądze chodnik w kierunku ratusza.
Także dziękuję bardzo za podjęcie tej uchwały. Czy są jakieś sprawy do przekazania jeszcze? Nie widzę. W związku z powyższym zamykam 58. nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Dziękuję.